Cześć, witajcie na kanale Agnieszka NP Vlog. Dzisiaj zapraszam Was na nietypowy film na moim kanale, a będzie to test jedzenia. Testy jedzenia teraz są bardzo modne, dużo osób próbuje różne racje żywnościowe wojskowe albo testuje produkty z Biedronki, Lidla czy innych marketów. A ja postanowiłam przetestować dzisiaj dietetyczną dzienną rację żywnościową. I żeby było jasne, nikt mi za to nie zapłacił, nikt nie przysłał mi tego za darmo. Kupiłam to sama za około 35 zł w Rossmanie i postanowiłam to przetestować, żeby powiedzieć Wam, co o tym sądzę. Na opakowaniu napisane jest, żeby spożywać to przez około 21 dni, a waga cudownie spadnie, będziemy zdrowi, piękni i wszystko będzie wspaniale. Ale ja tego testować przez 21 dni nie zamierzam. Zamierzam jedynie dzisiaj przez jeden dzień jeść tylko i wyłącznie te produkty, które tutaj widzicie z tej paczki. No i powiedzieć Wam, jak to smakuje i czy dałabym radę wytrzymać na tym aż 3 tygodnie. Jak możecie zobaczyć na opakowaniu, kaloryczność to około 1200 kalorii. I moim zdaniem jest to zdecydowanie za mało. Oczywiście waga będzie spadać pięknie, ale jednak jest to poniżej podstawowej przemiany materii, co jeżeli orientujecie się troszeczkę w zdrowym odżywianiu, nie jest tak naprawdę zdrowe dla żadnego organizmu. I pomimo, że jak macie napisane na opakowaniu 0% chemii, 0% konserwantów, 0 wzmacniaczy smaku, 0 barwników, 0% aromatów i macie też podany cały skład, to moim zdaniem jest to za mało, ale jestem tutaj dzisiaj po to, żeby sprawdzić, jak to smakuje i czy jest ok. Także teraz pokażę Wam opakowanie z bliska i zobaczycie, co tutaj właściwie jest. Pudełko wygląda tak, jest dosyć duże, jest tutaj napisane, że racja żywnościowa, tak jak Wam wcześniej mówiłam, to 1231 kalorii, 336 gramów. Jak możecie zobaczyć, znajduje się tutaj 5 posiłków, na śniadanie będą płatki owsiane z mlekiem, wiśniami i bananami. Na obiad pomidorowa z ryżem oraz makaron z kurczakiem w sosie śmietanowym. Następnie na podwieczorek koktajl mleczny z truskawkami i na kolację gulasz z kaszą i wołowiną. Na opakowaniu znajduje się również informacja odnośnie składników odżywczych oraz informacje o tym, jak przyrządzać nasze posiłki. Teraz możemy zobaczyć, co znajduje się w środku. A w środku znajduje się saszetka z gulaszem, to na kolację, saszetka z koktajlem mlecznym, saszetka z makaronem z kurczakiem w sosie śmietanowym, saszetka z zupą pomidorową z ryżem oraz saszetka z płatkami owsianymi z mlekiem, wiśniami i bananami. I to będzie dzisiaj moje śniadanie. Na opakowaniu napisane jest, żeby zawartość przesypać do naczynia, dodać 140 ml zimnej lub ciepłej wody wedle uznania i dokładnie wymieszać. Słuchajcie, przerywam na chwilę mój eksperyment. Generalny plan był taki, że pokażę Wam wszystkie 5 posiłków, a później powiem Wam, co o nich sądzę. Ale właśnie przed momentem, w ogóle tutaj mam wszędzie pranie, bo właśnie składam, więc sorry. Tak, ale przed momentem, dokończę wreszcie to zdanie, zrobiłam sobie koktajl truskawkowy, czyli czwarty posiłek z mojej racji żywnościowej. I powiem Wam, że po prostu po 2 łykach go wyrzuciłam, bo to była jakaś masakra. Mało tego, od dobrej godziny pali mnie wszystko tutaj.
dosłownie pali. Ja nigdy w życiu nie miałam zgagi, nie wiem, czy to jest zgaga, czy o co chodzi. Ale z tego, co mówi internet, to wiecie, aż w internecie nie ma co czytać, bo zaraz powiedzą, że mam raka czegoś. Ale normalnie pali mnie tutaj wszystko. Nie wiem, o co chodzi. Ogólnie to z tego, co czytałam, to są naprawdę w miarę naturalne składniki. Aczkolwiek większość z nich jest liofilizowana, to jakoś wpływa na to jedzenie, bo ja nie mam żadnych nietolerancji. Mogę jeść gluten, laktozę i wszystko, a po prostu ja się po tym czuję strasznie, naprawdę, normalnie pali mnie cały tutaj aż do żołądka. Liofilizacja, suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji. W metodzie tej rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem, umożliwia suszenie produktów termolabilnych, nieodpornych na ogrzewanie. Tak. No i przyszedł czas na podsumowanie mojego testu. Jak widzicie, jest jeszcze jasno. Postanowiłam ostatnią rację, ostatnią porcję posiłek zjeść wcześniej, nie czekać do wieczora, bo raz, że jestem głodna, byłam głodna, dwa, że chciałam jeść już z głowy, tak naprawdę nie wiem, może jakiegoś banana jeszcze później zjem czy coś. Ale powiem wam, że może zacznijmy od smaku tych posiłków. Szczerze mówiąc, żaden z tych posiłków, które są takie piękne na obrazku, takie wydające się super zdrowe i w ogóle cudowne, nie był smaczny. Absolutnie ani jeden po prostu. Owsianka była zjadliwa, ale nie była smaczna. Zupa pomidorowa miała jakiś taki ten ryż nieprzyjemny bardzo, za dużo selera i ogólnie taki, nie, no niedobre to było po prostu. Makaron z kurczakiem w sosie świadomym sprawił, że dostałam zgagi pierwszy raz w życiu. Koktajl mleczny wylałam, bo kompletnie nie dało się go pić i po dwóch łykach stwierdziłam, że chcę żyć. Gulasz z kaszą i wołowiną. Tyle mogę powiedzieć. Czy to było smaczne? Nie. Czy kupiłabym to drugi raz? Nie. Każdy z was zrobi wedle własnego sumienia. Jeżeli macie ochotę spróbować czegoś takiego zamiast zdrowej diety, proszę bardzo, to jest wasze zdrowie i wasza decyzja. Ja wiem, że nie kupiłabym tego drugi raz z całą pewnością. Nie mam zupełnie ochoty próbować innych produktów z tej firmy, ani innych racji żywnościowych, bo to jest numer dwa, ja wam mówiłam, a są trzy. Zalecamy, aby w trakcie korzystania z naszego programu poszczególne zestawy były stosowane w 3-dniowych cyklach naprzemiennie. Oczywiście z oferowanych posiłków można komponować indywidualne bla bla bla. Nie. Poza tym jeszcze wam powiem, że tak, pierwszy posiłek zjadłam około godziny 9, około godziny 12, dopiero zrobiłam się głodną, więc okej, ta owsianka mnie jakoś tam najadła, ale wpiłam też dwie herbaty, więc kto wie, może sobie napełniłam żołądek tą herbatą po prostu. Koło 12 zrobiłam się głodna, zjadłam tą pomidorówkę i nadal byłam bardzo głodna, bo to są super małe porcje, naprawdę, to są bardzo małe porcje. I naprawdę, jeśli mam być szczera, to wolę po prostu nabrać sobie warzyw. W ogóle nie dałabym rady na tym być. I kiedy już po tej 12 zrobiłam się głodna, po tej zupie pomidorowej, stwierdziłam, że po prostu muszę od razu zrobić sobie tam ten posiłek z makaron z kurczakiem, bo zaraz wgryzę sobie rękę. I powiem wam szczerze, że jeżeli miałabym to jeść dłużej niż jeden dzień, tak jak dzisiaj to zrobiłam, to nie wiem, chyba mu kota zjadła po 4 dniach, bo no nie da się tym najeść, moim zdaniem. To są za małe porcje. I kaloryczne 1200 jest za mała i nikt mi nie powie, że to jest okej. Nawet jeżeli ktoś jest zdrowy, to jest to za mało kalorii, należy jeść trochę więcej, a przede wszystkim, szczerze, jadłam to tylko jeden dzień, a nie wiem, no ja lubię jakieś tam zielone rzeczy, sałaty, ogórka, świeże pomidory, świeże warzywa, tutaj tego nie ma. A jeżeli ja bym miała sobie robić coś takiego z pudełka i do tego sobie dorabiać osobno surówkę, czy tam sałatę dawać, no to ja już sobie mogę cały posiłek zrobić sama, to wtedy takie pudełko w ogóle nie ma sensu. Także moim zdaniem pieniądze wyrzucone było to, z pewnością nie kupię tego drugi raz. Wasza sprawa, czy wy w to zainwestujecie? Jeśli chcecie więcej takich testów, no to dajcie kciuka w górę i napiszcie mi na dole, co mogłabym przetestować, chociaż napiszcie mi, co jest w miarę smaczne, bo naprawdę potem myślałam, że umrę.
I coś tam może jeszcze zrobię. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie, który będzie vlogiem i będzie już w środę. Także...